Jak zarobić pierwszy milion albo pierwszy milion, po prostu w tym roku? Zaczynasz w punkcie zero i chcesz dojść do pierwszego miliona. Nie wnikam w to, co będziesz robić z tymi pieniędzmi, nie wnikam, jak będzie na to reagować twoja rodzina. Chodzi o to, że wiele osób ma takie marzenie, żeby być milionerem. I dla wielu wydaje się to całkowitą mrzonką, więc dokładnie ci wytłumaczę, rozpiszę, jak to zrobić, żeby w tym roku zrobić ten milion. I teraz rozchodzi się tutaj o to, żeby ten dystans między zerem albo startem, jak wolisz, maksymalnie tutaj skrócić. I podam ci sporo metod na temat dokładnie tego, jak to zrobić, ale to już będzie twoja wola, czy ty zaczniesz to robić, czy nie zaczniesz to robić i na ile skutecznie. Ale okej, okay, po kolei. Najważniejszą sprawą jest ustalenie, jaki rozwiążesz problem, bo jeśli pójdziesz do pracy na etat, nie masz szans na tą kwotę w tym roku. Nie masz szans. Więc musisz założyć swój własny biznes i musisz albo świadczyć jakąś usługę, albo musisz sprzedawać jakiś produkt, żeby Rozwiązać jak najwięcej problemów ludzi i jeszcze kwestia, jak duży to będzie problem. Jeśli otworzysz powiedzmy wulkanizację, jest to kwestia czystego rachunku. Ile musisz wymienić opon, ile musisz załatać tych opon, żeby w przeciągu roku uzbierać ten milion? Excel i kwestia kalkulacji. Pytanie jest, z czego będą pieniądze? Bo jeśli problemem jest to, żeby na przykład złapać mysz, Ile jesteś w stanie tak naprawdę zarobić na łapaniu myszy, jak dużą masz konkurencję, więc zastanów się, czy tam są pieniądze. Tam gdzie chcesz, gdzie wybrałeś sobie problem, czy tam są pieniądze? Rozpisz sobie dokładnie, w czym jesteś dobry. Czy jesteś dobry w kręceniu filmów, czy jesteś dobry w kontaktach międzyludzkich, czy może masz, masz jakieś praktyczne inne umiejętności? Musisz się Zastanowić i sobie to wszystko rozpisać, żeby mieć nad czym myśleć. Teraz popatrz na to, co lubisz robić. Jakie jest Twoje hobby? Co ci sprawia przyjemność? Wypisz sobie też te wszystkie rzeczy. I teraz, jak tak naprawdę powiększymy sobie te kółka, teraz, to powstanie bałagan na mojej tablicy, ale gdzieś tutaj. Znajdzie się rozwiązanie, czyli Twoja droga do tego miliona. Coś, co lubisz robić, coś, co rozwiązuje problem wielu ludzi, co jest poważnym problemem, coś, gdzie są pieniądze, coś, w czym jesteś dobry, musisz sobie zrobić sam ze sobą burzę mózgów. I z tej burzy mózgów powstanie 5-10 pomysłów. Możesz oczywiście użyć czatu GPT, możesz podpatrzeć co inni ludzie robią. Ja ci zaraz podam dokładne przepisy, jak możesz te pieniądze zarobić, jakie są metody na dzień dzisiejszy najbardziej skuteczne. I są to metody, które opisałem w tej oto książce, czyli internetowi milionerzy. I co to są za metody? Metoda numer jeden: to są metody związane z internetem. Dlaczego? Dlatego, że mając dzisiaj dostęp do internetu, masz dostęp tak naprawdę do mniej więcej 3 miliardów ludzi. Którzy mogą robić u ciebie zakupy. Jeśli otworzysz kolejny sklep spożywczy, no to obawiam się, że będzie bardzo ciężko ci ten bilion zrobić, a zwłaszcza w przeciągu roku. To, co możesz robić na dzień dobry, bez wkładu własnego, to jest kwestia dropshippingu. Pod linkiem w opisie wkleję linki do innych filmów na YouTube, gdzie opowiadałem w detalach o tych rzeczach, o których tu ci mówię, bo za dużo by to zajęło czasu. Więc Możesz zacząć od przypingu, jeśli nie masz w ogóle pieniędzy, bo wystawiasz produkt, który po prostu kupujesz taniej, sprzedajesz drożej. Przy pomocy narzędzi, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jesteś w stanie wygenerować dosłownie w 30 sekund stronę internetową, zrobić reklamę też, no dobra, może nie w 30 sekund, ale zrobienie dobrej reklamy zajmie Ci mniej więcej godzinę i okej, okay, parę umiejętności technicznych, wszystkiego jesteś w stanie się nauczyć. Jeśli masz już jakiekolwiek pieniądze, możesz zacząć robić po prostu e-commerce bez dropshippingu, czyli mm, kupić produkty. No, trzeba wiedzieć, jakie produkty kupić, które będą się w tym momencie dobrze sprzedawać i zrobić swoje własne sklepy internetowe. Kolejna sprawa z książki to jest dokładnie opisane w tej książce teraz podaję Ci zarys. Domeny internetowe. O tym w sumie wspominałem w ostatnim filmie, wzbudziło to z duże zainteresowanie, więc też możesz sobie u góry kliknąć link i obejrzeć to dokładnie. Nie będę Ci w tym momencie tłumaczyć, mogę Ci tylko powiedzieć, że mm, bez problemu jesteś w stanie na domenach internetowych, może, może nie zarobić milion, ale tak dopalić swoje sklepy internetowe, że będziesz mieć z tego za małe pieniądze przy ogromny ruch. Kolejne. Co możesz sprzedawać, jest to sprzedawać czy świadczyć usługi. Są to tematy związane z wiedzą. Czyli czy to sprzedaż kursów, szkoleń, czy to robienie e-booków, czy to pisanie książek, do wszystkiego możesz zaprząc i powinieneś zaprzątać do pracy sztuczną inteligencję. O, tak, to jest też wiedza na temat tego, jak to robi, żeby to działało, ale cały czas patrz na te podstawy. Sztuczna inteligencja. Nawet dzisiaj czytałem artykuł, jak jedna z firm giełdowych zapowiada, że mniej więcej 40 milionów złotych będzie mieć więcej przychody, przychodów właśnie dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji. Skoro już w Polsce takie rzeczy się dzieją, to po prostu jest to kwestia też Twojego pomyślenia. Narzędzi ze sztucznej inteligencji jest cała masa, i to nie jest tylko kwestia robienia filmu, wideo, czy robienia jakichś tam animacji, czy robienia audiobooków, jest to o wiele grubsza sprawa, do czego może służyć sztuczna inteligencja, nawet teraz leki jak są wynajdywane, to przy pomocy sztucznej inteligencji. Dzisiaj i teraz nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo to było za dużo, ja ci daję pomysły, ja ci daję idee, jak chcesz w detalach mieć, to zapraszam do książki. Mamy jeszcze nieruchomości i mamy social media, jeśli chodzi o nieruchomości, jest to towar, nazwę to towarem. Jest to towar, na który zawsze będzie zapotrzebowanie, ponieważ ludziom zawsze brakuje miejsca do, do mieszkania, do życia, albo sami budują, albo w miastach kupują, czy to apartamenty, czy to mieszkania, czy nawet domy. Też zapraszam do linku na górze. Obejrzyj sobie, jak mówiłem, odnośnie zarabiania na nieruchomościach, a w książce Internetowi Milionerzy jest tej wiedzy o wiele, wiele więcej. I tutaj bardzo popularny ostatnio model, czyli zarabianie na social mediach. W języku polskim ciężko Ci będzie zarobić milion w przeciągu roku na social mediach, ale jeśli wykorzystasz social media do generowania ruchu, do budowania swojego brandu osobistego czy brandu firmowego, do tego, żeby pozostałe te branże czy nisze, które wymieniłem, napędzić, to wtedy to będzie super działać, bo nie potrzebujesz wydawać pieniędzy na reklamę swojej firmy czy na reklamę siebie, żeby budować ruch po to, żeby ten ruch doprowadził cię do uprawnionego celu. Tylko tak. To jest wiedza na temat tego, w jakich dziedzinach najszybciej zarobisz pieniądze w tym roku. Ale, żeby to wszystko miało sens, potrzebne jest jeszcze coś więcej. Po pierwsze jest kwestia twojego mierzenia postępów, ale może jeszcze zanim dojdę do mierzenia postępów, potrzebna jest to napiszę duże energia. Jeśli nie ma twojej energii życiowej, jeśli nie ma twojej chęci do działania, oglądasz sobie, o Jacek fajnie mówisz, no i co z tego? Będę sobie dalej przeglądać na Instagramie, co inni robią, będę sobie oglądać filmiki na YouTube, będę oglądać telewizję, będę chodzić z kumplami na piwko, ten milion na pewno kiedyś padnie. Nie. Mój drogi, nie ma takiej opcji. Musi być Twoja energia i niesamowite zaangażowanie do tego, żeby cię ci w ogóle chciało. Z miejsca, gdzie jesteś w tym momencie, z miejsca, gdzie jesteś w tym momencie, żeby dostać się do tego miejsca, potrzebny jest wysiłek. Nie musisz tego robić własnymi rękami, ale o tym za chwilę. Więc tak, jest kwestia mierzenia postępów. Jeśli dzisiaj to jest zero, e, możesz sobie to podzielić ten odcinek na 12 miesięcy. I załóż sobie, że w pierwszym miesiącu z zera dojdziesz do 10 tysięcy 10 tysięcy nie jest kwotą przerażającą. W przeciągu miesiąca jesteś w stanie to zrobić. W drugim miesiącu będzie to 30 tysięcy, w trzecim miesiącu będzie to 70 tysięcy, w czwartym miesiącu będzie to dojdziesz już do 100 tysięcy i potem to będzie rosło, bo będziesz mieć, powiedzmy, mamy 7 miesiąc. Będzie to już 300 tysięcy. 8 miesiąc będzie niech będzie 500 tysięcy. Ale mając już pół miliona w 8 miesiącu, masz duży zapas gotówki i jesteś w stanie to tak zainwestować, żeby mieć w 9 miesiącu już 750. W 10 miesiącu będziesz mieć 820 i tak naprawdę okaże się, że zrobisz ten milion szybciej niż ci się wydaje, bo powiedzmy zrobisz 1-2 miliona, i będziesz mieć 20% na zapłacenie podatków, więc milion ci zostanie na czysto. Mierzenie postępów. Nie tylko kwestia gotówki, kwestia ilu pozyskujesz klientów, kwestia do ilu klientów docierasz i ilu z nich kupuje twój produkt i usługę. To jest kwestia mierzenia. Tabelka w Excelu i codziennie śledzenie. Jak sobie z tym radzisz? Jest tu kwestia twojej dyscypliny. Twojej dyscypliny, która zaczyna się od poranka. Co robisz przez pierwsze 30 sekund w momencie, kiedy wstajesz? Czy właśnie, czy wstajesz? Czy otwierasz oczy i co się dzieje? Hmm, to ja sobie jeszcze poleżę. Hmm, nie wiem, co będę dzisiaj robić. To jest twoja walka, tak, to jest twoja walka od samego rana do wieczora, żeby trzymać, w ogóle wyznaczyć sobie cele na dzień dzisiejszy, co do takiego będziesz robić, wyznaczyć sobie cele na tydzień i po prostu trzymać się tego, Trzymać się dyscypliny. To jest kwestia nawyków. Na początku to wszystko dla ciebie czarna magia. Jak się za to zabrać? Jacek, nie da się. Da się. Trzeba zacząć od dobrych, od budujących nawyków. Kwestia budowania swojego wysokiego poziomu energii. Co ty jesz? Jak ty się ruszasz? Jak ty, jakie są kontakty two z twoim otoczeniem? Jakie to w ogóle jest otoczenie, które cię buduje, czy które cię dołuje? Więc co z tym zrobisz? Jeśli chodzi o Twoje nawyki co do pracy, jak jest Twoją produktywnością, jak jest Twoją efektywnością, czy znasz techniki zarządzania pracy, pracą, czy znasz techniki zarządzania czasem, żeby być bardziej efektywnym, to wszystko jest opisane w tej książce. Internetowi milionerzy na stronie im.sukces.pl możesz ją jeszcze zamówić. Dalej, entuzjazm. Jeśli. Budzisz się rano i te pierwsze 30 sekund to jest jak mi się nie chce, jak ciężko, jaka beznadziejna pogoda. Słuchaj, z takim podejściem będzie ciężko, ciężko będzie ten jeden milion. Ale jeśli ty budzisz się i masz dwa razy więcej energii, jak miałeś wczoraj, Zabierasz się do działania. Wszystko co robisz robisz dwa razy szybciej. Nawet zaczynasz mówić, mówić dwa razy więcej. Poznajesz dwa razy więcej ludzi. Bywasz w nowych miejscach, odkrywasz, uczysz się, czytasz, zdobywasz, działasz. To jest kwestia entuzjazmu, to jest kwestia tego, to jest właśnie to, co buduje Twój poziom energii, a Twój poziom energii prowadzi Cię do tego miliona. Co dalej mamy? Rozwój. Tak, rozwój. To nie jest tak, że w tym momencie z tą wiedzą, jaką masz, skoro do tej pory nie doszedłeś do tego miliona, to znaczy, że czegoś brakuje w Twojej wiedzy. Więc musisz się rozwinąć, albo musisz poznać osoby, które ci dadzą tą wiedzę, albo musisz zapisać się na jakiś kurs, może na jakąś uczelnię, może przeczytać jakieś książki, może nie wiem, pójść do jakiegoś czarodzieja, który ci otworzy głowę. Musi to być Twój rozwój, bo w Twojej głowie. Albo w Twoim otoczeniu muszą się pojawić osoby, które sprawią, że ty będziesz poziom czy kilka poziomów wyżej, jak jesteś w tym momencie. Żeby miał cię kto pchnąć. I na koniec, coś, co najbardziej Ci się spodoba, czyli automatyzacja. Tu przypomnę Ci, kiedyś opowiadałem o moim koledze, który część swojej firmy sprzedał jak miał był koło 30 i sprzedał e, część udziału w swojej firmie, którą tworzył przez 10 lat za 300 milionów złotych. A po kilku latach sprzedał resztę, gdzie już miał mniejszy e, udział i ta cała firma jako całość poszła za miliard 400 milionów. Polak, tak, Polak. I jak go zapytałem, stary, jak ty to zrobiłeś, że zbudowałeś miliardową firmę? I odpowiedź jest szokujące. Powiedział mi: "Słuchaj Jacek, zawsze w życiu robiłem wszystko co tylko się da, żeby być najbardziej leniwą osobą." Od tego jest automatyzacja, bo to nie chodzi o to, żebyś ty sam wszystko robił swoimi własnymi rękami. To chodzi o to, żeby znaleźć ludzi, którzy będą robić to za ciebie albo dla ciebie. Więc jeśli masz pomysł jeśli masz ideę i jeśli znajdziesz ludzi, którzy to zrobią za ciebie, to jesteś wygranym. Popatrz na dowolną dużą firmę. To nie jest tak, że prezes czy założyciel firmy dzwoni po klientach, um, naprawia urządzenia, czy okonstruuje te urządzenia, czy robi strony internetowe, czy zajmuje się reklamą. Nie. Jest mózg operacji. Więc w momencie, kiedy zajmujesz się automatyzacją, chodzi o to, żeby nauczyć się być mózgiem operacji. I jako mózg operacji, to wszystko inne pójdzie samo spłatka. Niemniej, nawet w przypadku automatyzacji musisz mierzyć wyniki albo mieć kogoś, kto będzie mierzył te wyniki i będzie ci podawał, żebyś wiedział, co się dzieje. To jest nawet kwestia tego, że ktoś ci codziennie wyśle maila albo zadzwoni, albo wyśle ci wiadomość: Dzisiaj był taki a taki obrót, albo zadzwoniliśmy do tylu klientów, sprzedaliśmy tyle, konwersja jest taka, wydaliśmy tyle na reklamę i wiesz, czy firma idzie do przodu, czy nie. Kwestia dyscypliny, nawet w kwestii tego, żeby wymagać od ludzi to, co ma, żeby robili to, co ma być zrobione, to jest kwestia zdyscyplinowania siebie do tego, żeby jednak coś w życiu zrobić. Nawyki, no to jednak o to już będziesz musiał zadbać sam. Entuzjazm, no bez entuzjazmu, nawet z najlepszą automatyzacją nie ruszysz. Nawet co do automatyzacji, musisz się troszkę nauczyć co do, co do tego, jaką mieć w sobie charyzmę, żeby poprowadzić za sobą ludzi, którzy będą być może nawet na początku pracować za darmo albo za niewielką kwotę, za udziały w Twojej firmie, bo ty podasz im marzenie czegoś większego. Mnóstwo firm i większość startupów właśnie w ten sposób powstało. Na czym dokładnie zarobisz te pieniądze? Musisz sam pomyśleć. Analiza. Co lubisz robić? W czym jesteś dobry? Chyba że nie wybierzesz tego, w czym jesteś dobry, ale znasz kogoś z twojego otoczenia, kto jest rewelacyjny w czymś, ktoś drugi jest rewelacyjny w czymś, ktoś jest w... masz zespół takich ludzi znajomych, i ty wtedy robisz automatyzację, zbierasz ich cuzamen do kupy, i dzięki temu, że masz charyzmę, że potrafisz tych ludzi poprowadzić, to oni będą robić projekt dla ciebie. Więc mam nadzieję, że ten piękny mój rysunek, który Ci pokazałem, da Ci troszkę do myślenia, a propos tego, jak to robić. I. Zamów sobie tą książkę, bo przelałem tutaj 30 lat, tak 30 lat mojej wiedzy, jeśli chodzi o to, jak robić e-commerce, jak zarabiać przez internet. I na dzień dzisiejszy jest to najlepsza, najszybsza metoda na pierwszy milion. Dzięki.